No jednak ekran jest kluczową rzeczą w smartfonie, bo tak naprawdę to jest główna interakcja i fajnie, jakby smartfon miał dobry ekran. I oferuje łączność satelitarną dwukierunkową. Co prawda działa to tylko na satelitach Baidu, czyli tych chińskich, Chinach no tylko, tak, ale jest. tak. Ale jest i to jest, no tego się nie odbierze mu, no? Pierwszy taki tablet. Cześć, witajcie. To jest zima nam się zaczęła na dobre. Tak, mroźno się zrobiło, no ale to dobrze. Bakteria wytruje. Redmi z serią K70. To jest chyba największa premiera mijającego tygodnia. Trzy telefony, godne uwagi, można obejrzeć. Tylko ten design, kurczę, taki sobie chyba zrobił. Wiesz co, design trochę oklepany, no zwraca kuchenka, tak? Cztery palniki na tylnej ściance z dużą przestrzenią obok, co jakby dość dobitnie pokazuje, że te telefony pewnie będą się pokazywały jako Poco również, no bo tam aż się prosi dać duże logo Poco obok tego aparatu. Znaczy Nie jeden wiem, na pewno, tak. na pewno Tak. K70E. Tak, ten najtańszy model wiemy już niemal na pewno, że zobaczymy jako Poco X6 Pro, ale myślę, że pozostałe ten design też mają nie bez powodu, nie od parady i pewnie też tam się logo Poco prędzej czy później na naszym rynku pojawi, bo musicie wiedzieć, że K70 jako seria debiutowała na razie w Chinach. Na razie wyłącznie w Chinach i co tam w środku jest, jeżeli chodzi o wersję z literką E, no to tutaj jest trochę rzeczywiście ciekawie, dlatego że w dwóch wyższych wersjach są Snapdragony, tutaj się zdecydowała na MediaTeka Dimensity 8300 i baterie 5500 mAh i to jest najwięcej w całej serii, bo pozostałe mają po 5000, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, A może to będzie dokładnie. chyba 667. Jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, no to tutaj rzeczywiście mamy 64 megapiksele, jeżeli chodzi o główny. Natomiast najsłabszy układ później, ósemka do zdjęć szerokokątnych, dwójka i szesnastka z przodu. Jeżeli chodzi o bateryjce, mówiłem, ładowanie Tak. 90-watowe jest No. i I tutaj optyczna stabilizacja w aparacie i to też optyczna ważne. stabilizacja obrazu. I jest jedna ciekawostka tutaj, bo ten smartfon pojawi się w dwóch wersjach. Jedna będzie troszeczkę bardziej ciekawa designersko, dlatego że jest związana ze stajnią Lamborghini i będzie w dwóch kolorach, zielonym i żółtym, z motywami, które się kojarzą właśnie z marką Lamborghini, między innymi z logo dużym na tylnej ściance, ale to tylko dla Chin. Tak, no ładne to jest, ale właśnie się mocno zastanawiam, bo tutaj miałem taki potężny dysonans, no bo z jednej strony super samochody, które jak wiemy do tanich nie należą, ciągniki rolnicze Lambo no też nie są najtańsze w swojej jakby strefie, natomiast tu pojawia się to jednak na telefonie stosunkowo niedrogim. I no marka Redmi, cokolwiek dobrego by o niej nie powiedzieć, no nie kojarzy się z topową klasą, z tą klasą, z jaką kojarzymy markę Lamborghini. No Redmi po prostu dobre, niedrogie sprzęty, a tu Lamborghini wjeżdża na pełnej, tak, no nie klei mi się to zupełnie, ale okej, no może to ma jakiś sens, może im z badań marketingowych wyszło, że to jednak się sprzeda, może to dla tych, którzy chcieliby bardzo mieć Lambo, ale w życiu ich nie będzie stać, więc sobie chociaż telefon kupią i to niedrogi i nawet nieźle wyposażony. W Nie każdym wiem, może razie to... ładniej wygląda od tych głównych. I tutaj Tak. słuchajcie, widać jak kolorystyka i jak jakby Pływa. podzielenie kolorów, czy podzielenie stref w smartfonie wpływa na jego odbiór. Obejrzyjcie sobie te zwykłe i obejrzyjcie sobie te z logo Lamborghini i zobaczcie, kurczę, które wyglądają na bardziej atrakcyjne. Znaczy, że można te tańsze Może. telefony uczynić bardziej atrakcyjnymi. Wystarczy troszeczkę wkładu umysłowego designerów, którzy usiądą Tak. i wymyślą, jak to będzie wyglądało. I tam wcale ten znaczek Lamborghini nie byłby taki niezbędny wcale. No dokładnie. Mnie trochę te telefony tak wyglądem, stylem przypominają Vertu sprzed lat, czyli taką markę, która przebierała w luksusowe ubranka telefony Nokii. Tam też takim motywem przewodnim było takie wcięcie w kształcie litery V. Tutaj też to wcięcie jest. No ale telefony wyglądają fajnie. To tego się nie da im ująć, to po prostu tak jest. Ale No ale walnąłem byka. Nie wiem, skąd mi utkwiło. Słuchajcie, oczywiście wersja Pro, a nie E, będzie miała ten no design właśnie tak, Lamborghini.
ale to tam drobiazg. Walnąłem się, nie wiem dlaczego mi w głowie Wiesz utkwiło, że co? to E, nie, nie E, wersja Pro będzie miała No, wersję właśnie lądowania. chciałem zacząć właśnie o tej Pro. Ona jest ciutkę lepsza, ale to nadal nie jest jakby szczyt, chociaż ma Snapdragona 8 generacji trzeciej, czyli całkiem mocną rzecz. No ale nadal mi się to Redmi zupełnie nie klei z Lamborghini. No po prostu Znaczy, nie. wiesz co, jest teleobiektyw 50-megapikselowy, to Jest, jest nie no, to dobra fajnie to wiadomość. jest. Także to jest dosyć fajne. W tej wersji Lamborghini pamięci są najwyższe. To jest zabawne, bo jest 1 terabajt i 24 giga ramu. Tak. Jeżeli chodzi o podstawową wersję Pro, tam też jest co Też jest prawda tak. 1 terabajt w tym najwyższym tierze, ale 24 giga nie ma, jest 12 albo 16. Tak. Nie, przepraszam, jest chyba. Czekaj, czekaj, bo już w tej chwili Powoli. zupełnie pomieszałem. Powoli. Jest we wszystkich, z tym, że Jest we Lamborghini wszystkim. tylko w tym topowym tierze. Tak. Nie ma z niższymi pamięciami. I słuchajcie, ten telefon kosztuje od 1800 z groszami po niecałe 2,5, przy czym oczywiście to mówimy o Chinach. No i macie za 2,5 24 giga plus 1 tera, do tego znowu tego AMOLEDa, ale jeszcze o wyższej jasności niż modelu E, bo tutaj się szczyci Xiaomi, że dochodzi do 4000 nitów w piku, czyli w szczycie. Rozdziałka też jest lepsza, bo jest 3200 na 1440, 120 Hz odświeżanie, 12-bitowe kolory, przyciemnianie 3840 Hz, także jest fajnie w tym ekranie. Ekran ma dziureczkę na aparat do selfie, ale no aparat to już jest taki zwyczajny, znowu 16. Natomiast tył jest ciekawiej, tak jak Jacek powiedział, jest teleobiektyw, ale portretowy z dwukrotnym przybliżeniem jedynie. I podstawowy model jest bardzo podobny, tyle że ma starszego Snapdragona, czyli ósemkę drugiej generacji. I no ma inny aparat, bo co prawda podstawa jest ta sama, czyli 50 Light Hunter 800 z optyczną stabilizacją i przysłoną 1.6. Do tego podstawowy model ma jeszcze ósemkę szerokokątną i dwójeczkę do makro, a tak jak Jacek powiedział, w tym topowym modelu szerokokątny jest już 12-megowy, a wywalili to niepotrzebne oczko do makro i właśnie wstawili 50 z teleportretową, także dużo lepiej. Czyli powiedzmy, że Pro się różni tak naprawdę głównie procesorem trochę nowszym i zdecydowanie lepszym aparatem tylnym, no to też trzeba powiedzieć. I jak już wtrąciłem o tym najtańszym modelu, to jego ceny zaczynają się od niecałych 1400 po 1900 zł i tutaj topowym tierem pamięci jest 16 giga plus 1 tera. Wszystkie telefony wystartowały z Androidem 14 i tym nowym interfejsem HyperOS, który również ma działać tam na innych urządzeniach ekosystemowych i działa też w nowym zegarku Redmi Watch 4, który zaprezentowano wraz z tymi telefonami. No zegarek jak zegarek, no wiadomo. Z rzeczy fajnych ma AMOLEDowy ekran z 60 Hz odświeżeniem jasnością 600 nitów. No akurat to jest ważne w przypadku zegarka, kto używa, ten wie. No reszta no to just zegarek za 280 ziko w przeliczeniu na nasze, więc też nie oczekujcie cudów. Pod względem designu, no to taki Apple Watchowy design, prostokątny ekranik z zaokrąglonymi narożnikami, koronka na boku obudowy, no i tyle. Dodali też oczywiście jeszcze słuchaweczki Redmi Buds 5 Pro, których jedna wersja cechuje się niskim opóźnieniem, czyli takie trochę może dla graczy są te słuchaweczki. Też niedrogie, od 220 po tam 280 zł, no ale to tak dokładam jakby, bo to, żeby tą premierę skompletować, prawda, ostatecznie. To były trzy telefony, słuchawki i zegareczek. Tutaj w przypadku zegarka, jeżeli chodzi o design, robią paski, dlatego że są dwa paski, dwa kolory pasków, skórzanych albo pseudoskórzanych, bo diabli wiedzą, co to jest. Są dwa materiałowe, takie ekologiczne, które też wyglądają dosyć ciekawie, dlatego że są paskowe, jest ładna taka ciemna zieleń i róż. Jest jeden, który wygląda na premium w ogóle z bransoletą, taką bardzo drobnotkaną metalową i jest kilka kolorów, nie pamiętam, sześć chyba No z dużo paskami jest. silikonowymi. Także tutaj Jest dużo zależy od tego. kolorów. Natomiast sam zegarek naśladuje prawdopodobnie Apple Watcha po prostu, No to tak, no bo to trzeba to ma tego powiedzieć typu kształt. Powiem szczerze, że dla mnie to żaden cymes. Ja wolę jednak zegarki, które wyglądają bardziej jak zegarki. no to kwestia gustu. Jeden lubi rodzynki, inny Tak, negatywy. oczywiście. Ot, zrobili i jest.
Przejdźmy do następnej z nowości. Meizu. Zapomniana trochę marka, u nas przynajmniej. No bo oni jeden telefon rocznie wydają. Tak, no teraz tak. I może to lepiej, bo te ostatnie produkcje Meizu, które docierały do Polski, to były takie mocno takie O, sobie. Meizu pokazało ciekawą rzecz, bo pokazało ten pierścień sterujący do okularów. Taki się No. pierścionek inteligentny zakłada na palec i gestami można sterować. Jestem ciekaw, jak oni rozwiązali kwestię sterowania gestami przy, nie wiem, ruchach jakichś niekontrolowanych albo przy robieniu czegoś. Wiesz co, chyba po prostu musisz najpierw nacisnąć guzik na pierścieniu, a potem wykonać Tak, gest. guzik nacisnąć, żeby gestami się Nie posługiwać. wiem. Genialny pomysł. Powiem ci, że niestety moja znajomość chińskiego już nie ogarnęła tej kwestii, więc przykro mi bardzo, ale wypuścili poza telefonem pierścień i dwie pary różnych okularów, ale o podobnym zastosowaniu, z tym, że to jest na rynek chiński, więc tak w sumie wspominamy pro forma. Meizu strasznie się chwali, że ten telefon ma bardzo bezramkowy ekran z ramką 1,74 mm. No i na renderach wygląda to na bajerze, ale ja znalazłem i są u nas w serwisie, możecie sobie poszukać zdjątka na żywo tego telefonu. No i na żywo to już nie wygląda tak super hiper, bo powiem szczerze, że no, Galaxy S23 wygląda wcale nie gorzej z tą swoją ramką. Także no tak, to zresztą w ogóle ten Meizu, kurczę, wygląda jak Galaxy. No, zaokrąglone rogi, trzy guziczki aparatu na pleckach, płaski tył, płaski ekran. W dodatku ekran od Samsunga, żeby było zabawniej. No nie, no jakoś do mnie ten telefon nie przemówił, chociaż Meizu strasznie go promowało, strasznie tam przecieki kontrolowane, cudawianki się nie działy. A tak naprawdę, no tak mówię, trochę góra urodziła mysz, bo w sumie jest to telefon niezły, ale nie aż taki super hiper. No, ma OLEDowy ekran 6,55 cala Full HD 120 Hz. Z jasnością do 1800 nitów i przyciemnianiem 1020 Hz, czyli takim typowym, powiedziałbym. Z rzeczy fajnych ma ultradźwiękowy, nieoptyczny czytnik podekranowy palca, ale w ekranie jest już tradycyjny otworek na 32-megowy aparat do selfie. Z tyłu 200 megapikseli jako główny aparat z optyczną stabilizacją. Obok trzynastka i piąteczka do portretów i wokół tej piąteczki jest dioda LED, która pełni rolę diody powiadomień, bo świeci w różnych kolorach. No ale też lampy błyskowej, która zmienia swoją temperaturę barwową zależnie od otoczenia, żebyśmy jakoś tam na tym zdjęciu wyglądali. No i tyle. No, w środku Snapdragon 8 generacji trzeciej, to jest jakby oczywistością. Bateria 4800, czyli nie jakaś tam super, z 80-watowym ładowaniem. Są głośniki stereo, jest nadajnik podczerwieni. Szczelność IP54. No, interfejs Flyme 10.5 na bazie Androida 14 i ten oto interfejs jest dosyć mocno zgrany z samochodami, bo wiadomo, że Meizu należy do marki chińskiej samochodów Geely, jakkolwiek się to czyta, w każdym razie dosyć duży producent w Chinach i nie tylko w Chinach, ale to sobie poszukajcie, co jeszcze, do jakiej marki do Geely należą, czy tam Geely. W każdym razie jest platforma Flyme Auto, z którą te telefony będą się świetnie dogadywać, oczywiście na rynku chińskim. Softu globalnego chyba na razie nie przewidziano, przynajmniej nic na ten temat nie znalazłem na stronie Meizu. Także ciekawostka, ale dla. Oni się chyba chwalili się bardzo aparatem fotograficznym, bo tam jest 200 megapikseli i chwalą się czterokrotnym bodajże zoomem, który polega na tym, że jest po prostu Być może. kadrowane zdjęcie No, 200 ale megapikselowe na jest z miejscu. czego kadrować. No może to nawet wyjść nieźle w sumie, nie? Tam jest to dodatkowa trzynastka do zdjęć szerokokątnych i niepotrzebna nikomu piątka do zdjęć portretowych, bo oni I co prawda rozmywacz tam tła na napisali, że zdjęciu to jest dokoicie. tele, ale to jest takie tele, jak patrzę na ogniskową, że to wcale nie jest żadne tele. I 30, nawet portretowe nie jest, nie, się nie zbliża, bo tam jest 27 mm ekwiwalent. I No. 32 megapiksele z przodu w dziurce. Smartfon ogólnie rzecz Strzał. biorąc. Ale cenowo też nie ma tragedii, bo od 1900 po 2250 i to jest wersja 12 plus 512. Moim zdaniem taki trochę przeciętniak, oczywiście z tych lepszych przeciętniaków pod względem wyposażenia. To Z tak. tym, że też oczywiście dystrybucji u nas nie ma, w związku z Nie, tym, nie, jak nie, ktoś chce, to to. by sobie musiał sprowadzać. Nie polecam, bo to, tak jak wspominamy, zawsze problemy z odbiorem częstotliwości u nas obsługiwanych.
i problemy ogromne w przypadku jakiejkolwiek Dokładnie. awarii, jeżeli się zepsuje. W związku z tym darujcie sobie, naprawdę są u nas podobne smartfony, które można kupić. Niekoniecznie Samsunga, jeżeli ktoś nie przepada. Tak, ale jak chcecie, żeby coś tak wyglądało, no to... No jak chcecie, żeby coś tak wyglądało, to No w rzeczywiście zasadzie jak to kupicie jest Samsunga, to nie Samsung w będzie wersji się rozczarował. podstawowej, tak. Tak, żeby nie był gołosłowny. Tak to wygląda. ZTE Blade Dzień V50 5G, który jest O. smartfonem tak średnio wymagającym uwagi, no ale jest, w związku z tym Jest. mówimy, że jest, bo w tym tygodniu po prostu się pojawił i to chyba w dystrybucji globalnej oraz Tak, w tak. Japonii pod inną troszeczkę nazwą. Adaś pisał artykuł, zachęcam, żebyście Tak, zajrzeli. no w Japonii się nazywa Libero, ale ten Libero to ma słabszą specyfikację od tego Blade'a, nie? Tak, tak, troszeczkę Ma. słabszą od tego Unisoka T760, który nie jest najsłabszym Unisokiem, ale jeżeli chodzi o procesory, to nie jest najmocniejszym procesorem. Tak. Nie, no to jest AMOLED-owy wyświetlacz śmiesznie, nie? 667, Full HD pracujący, 120 Hz odświeżania, czyli zobaczcie, że Zagięty. wcale nie jest tak najgorzej. Zagięty, ale właśnie zabawnie to wygląda, nie? Tutaj AMOLED, kurczę, taki dopasiony ekran, a tu Unisoc z drugiej strony, no Ja kurczę. myślę, że tutaj No to rozwiązanie tej normala. zagadki jest stosunkowo proste. Tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, po prostu są coraz większe problemy z dostawami podzespołów. W związku z tym korzysta się z podzespołów najczęściej, które się ma na miejscu. Unisoki są jeszcze w miarę dostępne. Też bez przesady, dlatego że kupa Wszystkie producentów budżetowce się tłucze na tym Unisokach karmią. te No. smartfony. Wiecie, ten telefon Wielkiej Brytanii kosztuje 1290 zł. Powiem wam tak, z jednej strony się troszeczkę nabijam tutaj z tego smartfonu, ale z drugiej to jest niegłupi ruch, bo no jednak ekran jest kluczową rzeczą w smartfonie, bo tak naprawdę to jest główna interakcja i fajnie, jakby smartfon miał dobry ekran. No, zaoszczędzili na procesorze. No, wolałbym, żeby zaoszczędzili na przykład na dodatkowych aparatach, bo tam są dodatkowe oczywiście dwójeczki do makro i rozmywania tła, więc pociul one tam. Natomiast no, ekran faktycznie w tym telefonie jest dobry, jeżeli nastawiamy się głównie na to, że coś tam będziemy na tym telefonie przeglądać i specjalnie go nie będziemy innymi aplikacjami rozbudowanymi upalać, to może idealnie. Wyświetlacz jest bardzo fajny, to jest kwestia tego, jak wydajny jest ten Unisoc T760, bo ja Jest, też się no. podśmiewam, ale tak naprawdę możliwe, że Chińczykom się uda No. całkiem sensowny procesor zrobić, jeżeli zoptymalizowany do tego jest jeszcze system. No Jeżeli dokładnie. przyjmiemy, że tam jest 6 6 gigaramu jest, no. gramu, także to może działać. Niemniej No. wolałbym, żebyście się przekonali w komentarzach nabywców, niż kupując sami najpierw. A, 256 giga pamięci też nie biednie. No, mówimy o cenie z Wielkiej Brytanii. No może kurczę, u nas by był troszeczkę tańszy. No ale też, kurczę, no można znaleźć w sumie chyba też telefony w podobnej cenie W z okolicy dwóch porównywalnym ekranem. tysięcy warto porównać po prostu, No, warto porównać oferty, dlatego że nawet no, trochę dołożyć. ja bym się wcale tutaj nie przygotowywał na to, że to będzie bardzo dobry smartfon i że on będzie bardzo dobrze zoptymalizowany i że to będzie wszystko działało No tak, tak. jak powinno. A ten Libero z Japonii, no to już jest w ogóle słabizna, bo co prawda jest Dimensity 700, ale 4 plus 128 pamięci, ekran już LCD, no aparat podobnie 50 plus 2 plus 2, bateria trochę mniejsza, ale z ciekawostek jest eSIM i jest szczelność IP67, no, która w Japonii jest nieodzowna, taki rynek. No ale to do nas nie dotrze, także nie ma się co, ja to też wspomniałem o nim króciutko jako po prostu o ciekawostce i tyle. Vivo Y100i z takim oznaczeniem. Pojawił się smartfonik na Dimensity 6020 z baterijką 5000, która jest standardem dzisiaj i z szybkim ładowaniem 44 W. Jest pamięć bardzo sensowna, bo jedyny tier, jaki znalazłem, to jest 512 plus 12 RAM. Jeśli Znaczy, to chodzi o jest aparaty pamięci fotograficzne, nic ciekawego tam nie ma, bo jest 50 plus 2 z tyłu i z przodu tak. jest 8 megapikseli. Tak, nie, no w ogóle też kolejny taki zabawny telefon, że ma parę fajnych rzeczy, parę niefajnych.
Bo pamięci są co prawda dużo, ale to jest DDR4X i UFS 2.2, czyli nie najszybsze z dostępnych, ale nie najgorzej. Nie, Bateria znaczy one nie. wystarczają nadal w tej chwili. Tak, bateria w sumie 5000 i ładuje się 44 W, czyli też nie głupio. No ale ekran już niestety LCD, chociaż na szczęście Full HD. No, wygląd mocno przeciętny, taki bym powiedział generyczny. Kolorki przyjemne, bo jest tam i błękit, i róż, ale sam design telefonu jak na Vivo, to powiem szczerze, że nader skromny i nader mało oryginalny. Jak na Vivo, bo Vivo potrafi zrobić ładne telefony, nawet jeżeli to są bardzo mocne średniaczki. No, ciekawostka przyrodnicza, bardzo przeciętny telefon z dużymi pamięciami. Tak bym to Tak, i w podsumował. tym zadebiutował w Chinach oczywiście. No, Tak. na razie u nas Tak. diabli wiedzą, I co to z tym i będzie. 900 zł na nasze kosztuje w Chinach ten telefon. Tak? Kurczę, 12 plus 512 za 900 zł. Tak, tutaj ten zestaw pamięci jest chyba najbardziej No, atrakcyjną duży. rzeczą Tak. ze wszystkiego. Jedyną chyba, co wyróżnia ten telefon, bo ten, tak to jest nudny. Nie mam więcej smartfonów, słuchaj. Czy ty masz jeszcze jakieś smartfony? O, no mam, pewnie. Słuchajcie, no No to też dawaj. kolejna ciekawostka przyrodnicza od Oukitela. Niby nic, od kolejny pancerniak firmy, która się w tym specjalizuje i która, no powiedzmy, nie należy do najbardziej renomowanych producentów. Wyróżnia się tym, że podobno ma baterię o pojemności 22 000 mAh przy grubości 2,9 cm i wadze całego smartfonu 570 gramów. Mówisz o WP19 Pro? Tak, dokładnie. Oukitel WP19 Pro. Okej. Okay. No co ja mam wam powiedzieć? Jakbym wypróbował, to bym wam powiedział, ile ta bateria faktycznie ma. Tyle podaje producent. No cóż, pozostaje dać wiarę. Cóż ja tu mogę powiedzieć? W środku jest tak typowo, jest Helio G99, 8 lub 12 RAM-u, 256 wewnętrznej, także też nie jest jakoś tragicznie. Oczywiście obudowa odporna, tam IP69K, standard militarny, wytrzymałościowy, ekran 6,78 cala Full HD ze 120 Hz odświeżaniem, 16 do selfie z tyłu, aparat 64 plus aparat nocny i dwójeczka do makro. Dosyć typowo. Cena to niecałe 2000, jest już, zdaje się, do kupienia u Chińczyków. Z wyróżników oprawka aparatu fotograficznego ma nadrukowaną imitację płytki drukowanej. No tak mi się fajnie powiedziało, ale tak jest. Zauważycie też na pewno na obudowie dużą, wielką diodę LED, ale pamiętajcie, że tam są też promienniki podczerwieni do tego aparatu fotografującego monochromatycznie w nocy. Tak, Rzucam no jeszcze. to mamy mocnego chińskiego smartfona z Wytrzymałego, tak, z dużą baterią. deklaratywnie wielką baterią. Tak, deklaratywnie wielką baterią, sporą wagą, więc do samoobrony może się przydać, bo obudowa jest wytrzymała, także nie jest źle. No, mamy, że tak powiem, taki trochę smartfonowy plankton, brzydko mówiąc, ale no jest jeszcze nowość, moi drodzy, od firmy Tecno. Spark 20 to jest już kolejny model, który usilnie próbuje udawać iPhone'a pod względem układu aparatów fotograficznych i imitacji Dynamic Island wokół aparatu do selfie. W sumie też nie najgorszy telefon, jeżeli będzie dobrze wyceniony, bo to jest raczej klasa budżetowa z Helio G85, 8 gigami RAM-u, czyli nieźle, 128-256 flesza. Ekran 6,6 cala z 90 Hz odświeżaniem, ale niestety tylko HD+. Z przodu ciekawostka, aparat 32 mega z diodami schowanymi nad ekranem, dwiema takimi doświetlającymi. Z tyłu 50, jakiś dodatkowy aparat prawdopodobnie, ale równie dobrze może to być atrapa, bo na stronie słowa o tym aparacie nie znalazłem. Za to znalazłem słowo o głośnikach stereo i baterii 5000 z 18-watowym ładowaniem. Ceny jeszcze niestety nie znam, ale no to będzie tani telefon. No i jest podobny też Spark 20C, też udający mocno iPhone'a. Niekoniecznie mi się to podoba. Jak już mówimy o udawaniu iPhone'ów troszeczkę, to jest jeszcze na polskim rynku nowość. Infinix Note 30 VIP Racing w stylu BMW, czyli w tych kolorkach charakterystycznych dla BMW, z diodą doświetlającą w tychże kolorach i wykończeniem pseudoskórzanym na pleckach, mającym imitować kierownicę z BMW. Nie wiem, trzeba by było porównać.
W każdym razie telefonik już znany i też znowu Dynamic Island na ekranie, imitacja, to się u nich nazywa Magic Ring, ale robi to samo co Dynamic Island w Apple'u. 1800 zł, 1900, przepraszam. Z ciekawostek jest bezprzewodowe ładowanie w tak tanim telefonie i to nawet do 50 W, a przewodowe 68 W. Bardzo bogaty zestaw, bo i kabel, i folia, i bezprzewodowa ładowarka, i przewodowa, i pokrowczyk na to, i słuchawki. No ale czy to przekona fanów faktycznie BMW, szczególnie tych nowszych? Nie sądzę. Może ci, co jeżdżą, nie wiem, E46 to sobie kupią, bo to tak akurat ten pułap cenowy, nikomu nie ujmując. Ale no znowu tak jak z tym Lamborghini w Redmi. No tak jak Redmi mi się nie kojarzy z Lamborghini, tak z BMW M-Power średnio mi się kojarzy marka Infiniks. No ale może ja jestem jakiś, nie wiem, rozpieszczony. No trudno. To z tej samej stajni, tym razem ogólnoświatowa premiera Infinixa Hop 40i. I to No. też nie jest nic bardzo ciekawego. To jest Unisoc T606 i PS-owy wyświetlacz 6,56 przy 90 Hz, co najmniej pracujący, ale tutaj trzeba bardzo uważać, dlatego że poza wersją z 8 GB RAM-u jest również wersja 4-gigowa. To jest duży przeskok, od razu powiem, jakości, dlatego warto się zastanowić na tą 8, jeżeli ktoś jest zainteresowany. 128 albo 256 pamięci wewnętrznej, tutaj też jest jednak różnica dosyć znacząca. Aparaty 50 plus coś z tyłu, bo Infinix nie raczy podawać, co tam jest, są za aparaty z tyłu poza głównym. 32 z przodu, to z tyłu to może być albo VGA, albo równie dobrze Nawet nie. UVGA, dlatego oni, że oni dorzucają po prostu coś, żeby było. Tak, albo mówię, no ja bym to nazwał wprost atrapą, ale no nie chcę urażać tutaj dumy producenta. No może ten aparat coś robi, ale. Oni to zazwyczaj nazywają aparatem AI. Ej, To jest tak. aparat sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja, jakby jej wyłupić oczka i jeszcze klapki nałożyć i korki do uszu wetknąć, to może by rzeczywiście, to jest porównywalne z aparatem AI, jeżeli to jest aparat 008, 008, tak? Nie, 8, nie, jeżeli to Nie, jest taki nie, to jest mniej więcej, wiecie, na tej zasadzie, jak ja wam teraz mawiał, że jestem sobą i mam włosy, no mam jakieś tam, nie? No to tam jest jakiś aparat. No, tam. człowiek ma włosy, ergo masz Mam, włosy. No. mam, no. Tu mam, nie? Jeżeli nie mamy już więcej smartfonów, to ja może wspomnę Właśnie. jeszcze tylko o dwóch tabletach. Właściwie o jednym wspominaliśmy już, o Oppo Pad R2 całkiem niedawno. Mówiliśmy o tym, że to jest właściwie klon zupełny tabletu OnePlusa ostatniego. Natomiast drugi tablet pojawił się w tym tygodniu również i to jest MatePad Pro 11 z numerkiem 2024, czyli jak łatwo stwierdzić, z numerkiem przyszłego roku. 11-calowy tablet z Kirinem 9000S. Od tablet, no, nie brzydki, 120 Hz odświeżania, także A, jeszcze dwa wyróżniki duże. no to dawaj. Po pierwsze, nie wiem czemu, ale ma aparat do selfie w otworku w ekranie zamiast na ramce. Nie wiem, może ramka była za wąska i aparat nie wszedł, ale wygląda to co najmniej dziwnie. A do tego, słuchajcie, jako chyba pierwszy tablet na świecie oferuje łączność satelitarną dwukierunkową. Co prawda działa to tylko na satelitach Baidu, czyli tych chińskich, Chinach no ale tylko, jest. tak. Ale jest i to jest, no tego się nie odbierze mu, nie? Pierwszy taki tablet. Nie wiem, czy Huawei wcześniej, czy znaczy na pewno wypuszczał smartfony z Tabletom. łącznością Nie, no satelitarną. Jacek, smartfony to oczywiście, nie, ja mówię o tabletach. Natomiast nie pamiętam, czy tabletu wcześniej nie było. Nie, z Ale tego co ja. możliwe, że to jest pierwszy. Ja mówię, nie, niestety pamięć mi nie służy w No tej kwestii. rozumiem, nie, no Jacek, moja też jest tego za dużo. No, w tygodniu pojawiają się dziesiątki urządzeń tak naprawdę na całym świecie, więc ciężko spamiętać. 8 głośników ma, 6 głośników, przepraszam, ma, a 8-megapikselowy aparat szerokokątny z tyłu obok 13 główna. Ten w dziurce ekranu ma 16 megapikseli. Nie wiem, czy o baterii Jacek już zdążył powiedzieć. 8300 z Nie, ładowaniem. 8300 to jest stosunkowo małe, jak na 11 cali, ja bym to jednak spakował trochę więcej. Tak, no i cena między 2400 a 2700 niecałymi w Chinach oczywiście, no bo znowu mówimy o rynku chińskim. Czy to do nas trafi? No może i trafi.
No ja jeszcze wspomnę, że wrzuciłem do katalogu w tym tygodniu cztery smartfony, o których nie mówiliśmy, dlatego że to są wstępne specyfikacje i to jest Realme GT5 Pro, Realme C67, Poco X6 Pro. Dlaczego? To o tym mówiliśmy dzisiaj, bo to jest klon No. 70e i Huawei Enjoy 70, dlatego że też już właściwie wszystkie te dane, które są niezbędne, żeby się zorientować, jakiego rodzaju to jest smartfon, są dostępne w tej chwili w Chinach, w związku z tym jest również. Także cztery przedpremierowe smartfony wpakowane na kartach, oczywiście znajdziecie oznaczenie, że to jest nieoficjalna specyfikacja, bo producenci jeszcze ich nie pokazali. Czy, przepraszam, pokazali oficjalnie niektóre, bo na przykład na Baidu można znaleźć bardzo wiele z tych smartfonów, natomiast nie ma ich oficjalnie jeszcze na stronach Nie było sprzedażowych, oficjalnej premiery. na stronach producenckich po prostu. Dokładnie. No i to chyba tyle. Będziemy się z Wami żegnać i cóż, do zobaczenia chyba w przyszłym tygodniu, nie? Do zobaczenia, uważajcie tam na siebie, bo zimno jest rzeczywiście paskudnie. Mnie bardzo zmroziła ta historia dziewczynki, która zamarzła. Gdzieś na Kujawach zdaje się, tak? Nie pamiętam w jakim mieście, ale dosyć kuriozalne zachowanie policji tutaj było. No ale to zostawmy, bo to nie nasz Myślę, dział. że szczytna. A i jeszcze jedna rzecz, bo mi wpadło do głowy w tym tygodniu, że pewnie się nie spodziewacie kolejnych innowacji w smartfonach, bo takie rewolucyjne innowacje, no to kilka już było, ale tak przeszły. I teraz się właściwie człowiek nie spodziewa niczego nowego. Tymczasem mnie się przypomniało, że Unia Europejska przecież nakazała producentom smartfonów, dała im czas na to, żeby zrobić wymienne baterie w smartfonach. W związku z tym następną innowacją, jaką możecie się spodziewać, poza wymiennymi bateriami oczywiście, bo one się pojawią jako wymienne. Ja widziałem różne pomysły, na przykład z szufladkami, baterie wsuwane od dołu do smartfona albo z boku. Ale następna wielka innowacja, jakiej się możecie spodziewać po wyjęciu ładowarek z niektórych producentów z pudełek, to będzie wyjęcie baterii, bo skoro bateria jest wymienna, no to doskonałym pomysłem ekologicznym jest sprzedawanie smartfona bez baterii. Tak, a baterii w Będzie osobnym battery not included po blistrze, prostu. Będzie która battery not included, przypłynie nie będzie. osobnym statkiem. Ekologicznie będzie. Tak, że tak, ja się ponabijam właśnie dzisiaj rano, przeglądając Twitterka porannie przy śniadanku, znalazłem wpis za przeproszeniem pewnej działaczki ekologicznej, która cieszy się, że jest na spotkaniu ekologów w Dubaju. Kurczę, i tak się zastanawiam, ile czasu ona tam płynęła łódką i jechała rowerem. No bo przecież ekologicznie musi być, a samolot to jest bebe, nie? No. No Łódką i rowerem, ciekawostka, tak, ale nie łódką i opisałam rowerem. pani, jakim zapytałem. Pewnie się poczuła urażona, jak nie wiem co. No ale okej, no tacy są Nie ekolodzy. wiem, czy łódką i rowerem jest ekologicznie, dlatego że się wtedy dużo dwutlenku węgla wydycha. A No dwutlenek tak, a węgla, jak wszyscy powszechnie wiedzą, jest najgorszym gazem na Ziemi po prostu. ale choroba ty, no to Najgorszym. nawet jakby poszła pieszo, to też będzie źle, bo też oddycha No skubana, to nie? mówię, że wydycha podczas wysiłku fizycznego A wydycha znacznie więcej dwutlenku węgla. co gorsza, na takiej eskapadzie zużyłaby pewnie nie jedną parę butów, co też kosztuje, a buty pewnie nie miałaby skubane, bo Ja to myślę, że najbardziej ekologiczne są prywatne odrzutowce, tak, którymi ci zdecydowanie, no. wszyscy debatujący o ekologii, o ociepleniu klimatu, czy tam zmianach klimatu, bo to się zmienia tak szybko, że nie wiem, mam teraz takie ocieplenie klimatu rzeczywiście chwilowe, że O muszę ręce kur, zacierać lekko. dlatego koniecznie pozbądźcie się waszych samochodów po to, żeby działacze ekologiczni mogli sobie dalej po świecie latać, a I producenci mogli wam... oszczędnie z deskorolkami, rowerami, hulajnogami, bo to też wydycha się dużo Wiesz, dwutlenku węgla. Najlepiej biodyzło, niespiesznie, ojej. powoli. Ja bym poszedł jeszcze dalej, najlepiej od razu umrzeć, tylko kurde, to też niedobrze, bo zanieczyszczamy świat zwłokami, ale na szczęście zwłoki są ekologiczne, bo jednak ulegają biodegradacji, więc... Chyba to jest najlepsze rozwiązanie. Myślę, że prędzej czy później ktoś zacznie eksportować, podobnie jak śmieci, nasze zwłoki do państw trzeciego świata. I tam No będziemy albo, bo tam pływali nie ma. rzekami po prostu, spływali do Bo wiesz, oceanu. bo w państwach trzeciego świata nie ma ocieplenia klimatu. Czy Nie, nie, wiedziałeś? nie, nie, nie. W Chinach, w państwach trzeciego świata, w Indiach, Pakistanie, większość Azji tam ocieplenia klimatu nie ma. To tylko u nas takie jest. U No, nas. no, samobiczujmy się dalej w imię
porządku nareszcie świata i tyle. Żegnamy się z wami tym jakże miłym akcentem. A jeszcze jedno wam powiem, bo żebyśmy jeszcze wykorzystali czas do końca. Sprawdźcie, jest strona rządowa, sobie poszukajcie, jest u nas artykuł. Był wyciek danych z bardzo popularnej sieci laboratoriów. Wyciekło, jeżeli wyciekły wasze dane, to mają wszystko. Adres, na co chorujecie, pośrednio oczywiście, bo wiedzą, jakie badania robiliście, jakie macie ich wyniki. Wiedzą, który lekarz was leczy, kiedy robiliście badania, w której przychodni. Sprawdźcie, można sprawdzić, czy wasze dane na razie wyciekły, a powtórzcie to po 1 stycznia, bo wycieknie ich jeszcze więcej. I zastrzeżcie swój PESEL. Jak mówię Adasiowi o tym, że dbam o swoją prywatność, to mnie posądza o czapeczkę na głowie. Tak, ja noszę czapeczkę. Jak tylko No, kończymy nagrywać, problem to wiesz, to noszę akurat czapeczkę. tutaj polegałby na tym, że i tak badania byś musiał zrobić, albo po prostu ich nie zrobić, bo najczęściej ta firma no, po prostu współpracuje z przychodnią i nie może zrobić badań w innej firmie. No to tak, bo W akurat tak każdym było. razie, moi drodzy, Ale na razie ja nie wyciekłem. Także jest. wszystkiego dobrego Wam życzymy Nie i strzeżcie wyciekajcie. się przed bliskimi wiatrakami. Strzeżcie się. To też. To też. No i do zobaczenia za tydzień. Cześć.